Siemanko, witajcie, witajcie, to znowu ja, Góral Gra i witam was w kolejnym, można powiedzieć, odcinku, gdzie chcę zobaczyć, jak wygląda gra Unturned, tak się nazywa, jest to gra survivalowa z zombiakami, ale można powiedzieć, wygląda trochę jak Minecraft, coś takiego, jest to gra darmowa, więc... A w związku z tym, że za niedługo, może wystarczy jeden life albo dwa, skończymy rafta, no to próbuję popatrzeć na inne gry i tym razem wybrałem, w sumie myślę, że zrobię taki z 5 odcinków może z gier survivalowych, które są darmowe na Steamie i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, no to myślę, że widzimy się w mapie. Okej, można powiedzieć tak, przeszłem sobie taki mały tutorial, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało w prawdziwej grze. No, tu jest bieg. Nie mogę zbierać kamieni, czy co? Tu są jakieś domy. Tu jest kamień. Ale nie działa. W tutorialu było, że na F jest zbieranie. Co to jest? O, bal. Na razie widać, że to jest dość w miarę ładnie. Nie powiedziałbym, że ta grafika jest jakaś... Bym powiedział, że ta grafika jest może nawet lepsza jak... O! Kruca, fuks. Nie wiedziałem, że tu tyle jest zombiaków. Gincie, wy ścierwojady. To był chyba zły pomysł. Czemu one ten... nagle odeszły? Ciekawe. A to nie rozumiem jednej rzeczy, że... Goście wyglądali jak rolnicy, a rzucili się na mnie jak psy. Właśnie to jest ten problem, że w tutorialu wszystko było podane na tacy, na stolikach. Tu podobno trzeba szukać po jakichś domach, no ale wejść do domu, jak tam było mnóstwo ludzi. Nie mogę gonić. Czemu? Aha, dobra. Stamina się mi ładuje. Dobra, jakie my mamy tutaj statusy, że tak powiem. Jest życie oczywiście. Jest jedzenie, jest nawodnienie. Ten zielony taki znaczek, co mam 74%, to myślę, że to może być... W sumie to nie wiem, ale... Dobra, tam jest coś i tu jest coś. Tu też są zombiaki. Ciekawe, jakbym weszedł jakoś, nie wiem, od tyłu do tego domu albo coś. Ale tam to jest pełno zombiaków. Chyba, że to nie są zombiaki. Nie, zombiaki. No i idzie za mną. Dobra, pierwsza śmierć.
Przykro mi, że to tak wyszło, ale od razu mówię, że pierwszy raz w ogóle gram w tą grę, więc zobaczymy. Gdzie się zrespię? Aha, tu gdzie był respawn? Dobra, tu są jakieś domki. Tylko nie rozumiem jednej rzeczy. A, tam też są zombiaki. Bo... Nie wiem, czy ja mam ręką tuc to drzewo, czy co? Chodźmy trochę dalej może. Tu się nic nie dzieje, nie rozumiem tego... No to jest właśnie to, że w samouczku dali mi siekierę i od razu ścięłem drzewo. O, dobra. Czyli rękami trzeba. Gdzieś tak już było. Nie pamiętam, gdzie to było tak. Wleciało mi już coś do ekwipunku? Nie. Bo muszę rozwalić drzewo. No, pękoi. Wiadomo, że moje ręce to nie siekiera, ale... Próbuję sobie przypomnieć, gdzie jeszcze był taki survival, co trzeba było... Chyba, że to drzewo nie padnie od tych moich uderzeń. Możliwe, że nie padnie. No ale to gdzie ja mam znaleźć siekierę, jak tu jest pełno przecież zombiaków? Jest ciekawe, interesujące. Dobra, tu jest droga. Ciekawe, co zombiaki potrafią pływać. Właśnie, ale wiem jedno, że zombiaki nie umieją wchodzić po drabinie. To już wyniosłem na pewno z samouczka. Tylko zastanawia mnie, jak tu zdobywać surowce. Jak ja mogę skraftować siekierę, skoro ja nie mogę mieć drewna. Aha, to ja. Nagle usłyszałem takie dziwne dźwięki w słuchawce, a to się okazuje, że po prostu chodzę po piasku. Tu się nic nie dzieje. Przepłyńmy może na drugą stronę, zobaczymy ile tam będzie. Czy w ogóle coś będzie? Dobra, już widzę, że tam ktoś jest. Czyli ta wyspa raczej nie jest bezludna. No fajnie by było tu coś gdzieś coś znaleźć. Widzę zombiaka. Może... Dobra, pobiłem go. Dobra, mam klej. Co mi z szachów? Nic mi z szachów nie... Open. O, szafki można otwierać. Dobra, mam nóż. Okej, okay, no to już mam czym się bronić, okej. Okay. O. Tu jest co? Nic. To jest też nic. Dobra, może uda się ten. Co myśmy tu zdobyli jeszcze? Co to jest? Rake. To jest chyba grabie. A nóż ma jakąś wytrzymałość? O, 38. Dobra, tam widzę, że jest jakiś dwóch. Co on robi? Dobra, jakiś soczek mamy. Czyli pićku już jest. Sprawdźmy to jeszcze.
O, kolejne grabie tu były. Dobra, to żeśmy. O, dobra. Tu coś mi się. Aha, to mi się szafka zaświeciła. Ale trzeba przyznać, że odgłosy zombiaków podobne jak w Minecrafcie. Tak trochę. Z tego co pamiętam. Dobra. Pozbądźmy się tych. Dobra. O, dał mi linę. Dobra, okej. Jakieś tutaj są jakieś, nie wiem, soczki, nie soczki. Apple juice. No dobra, czyli ta wyspa będzie moja. Co za twardy zombiak. Dobra, spróbujmy tym. Idziemy na kolejnego. Ciekawe, czy oni się tu respią, czy nie? Oj, 2% mi zostało. No dobra, nawodniłem się, ale. Co my tu mamy? Klej, ser. Ser bym mógł zjeść. Czekajcie, jak były moje statystyki z jedzeniem? 82. No to nieźle. Przydałoby mi się. Przydałoby mi się. Co by mi się przydało? Przydałoby mi się medikit. Nóż był dobry, ale. Tu jest jakiś dom. Coś gdzieś słyszałem. Słychać zombiaka. Tam jest plac zabaw, tam nie ma nic. Ha, tylko że właśnie to jest to. Ale domek ładny. Jest zombiak. Dobra, leży. Dobra, mamy kij, nie wiem, golfowy. Ciekawe, czy są jakieś statystyki tego, ile co bije. Słyszałem jeszcze gdzieś, tam jest. Dalej mam 2%. Przydałoby się wyleczyć. Pytanie, czy będą mieć tu gdzieś jakąś apteczkę. Dobra, tu zaraz zajrzymy. Gdzieś słychać. Może jest tu jakaś góra, ale to nie tamten raczej. Mi się wydaje, że u góry. Nie tu.
Tu byłem. Lodówka pusta. Korn. Korn to jest chyba kukurydza, nie? Ale pusto w tym domu. Zlew, kuchenka. Lodówka pusta. Idziemy dalej. O, latarkę mogę wziąć. Jest tu jakaś góra? No pewnie, że jest. Tu będzie walka. O, ich tu jest dwóch. Aj, 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 aj. Dobra, zrespijmy się. O! Nie, czekajcie. Czy ja już jestem na tej wyspie? Nie. Nie, raczej nie. Czekaj, gdzie ta wyspa była teraz? To nie jest tamto? Chyba nie. Czy jest jakiś, nie wiem, statek? Czy jakiś a la port? Dalej nie wiem, jak tu się ten... Jak tu się surowce... Czekajcie, wejdę sobie jeszcze w options. Nie w options, w controls. Timing, crouching point, movement. Use, interact, F. Czyli nie ma nic więcej, czyli to, co robiłem. Tylko, że to jest właśnie dziwne. Ten samouczek taki wybił mnie z rytmu, bo dali mi siekierę. Ja tutaj nie mam żadnych surowców, żadnych narzędzi, ani nic takiego, więc skąd ja sobie to mam niby wziąć? Nawet kamieni tu się nie da rady podnosić. Nie wiem, musiałbym, nie wiem, albo zobaczyć gdzieś jakiś gameplay, jak ktoś gra, bo szczerze powiedziawszy, dziwi mnie to, że... No ale to... No ja bym się wolał przygotować, na przykład jak wchodzę do jakiegoś domu z zombiakami. Tam to wygląda tak trochę jak jakaś, nie wiem, baza wojskowa. No i patrzcie, się jest kamień, klikam F, jedynkę, mouse 2, myszka dwójka i nic. Nic się nie dzieje, nie ma żadnych surowców, nic nie wypada. Jeszcze, żeby były jakieś cienkie drzewa, takie naprawdę cieniutkie, to może bym spróbował, czy to się da rady ubić, że tak powiem, gołą ręką, ale... Ale nie wiem. Stamina się szybko kończy, z tego co widzę. Jak szybko, jak dużo biegam. Dobra, tam widzę, że jest gościu. Tu na pewno będę, bo to nie ma szans, żeby tu ich nie było. Tam jest jeden. Tam widziałem drugiego. Tu jest jakieś osiedle. Jest tu trochę tych zombiaków. Wolałbym wejść do jakiegoś domu od tyłu.
Tu pusto. Na początek to by mi się przydała jakaś broń. No i pięknie. Lornetkę mamy. Sok jabłkowy. W piekarniku pusto. Czyli przeszukaliśmy chyba wszystko, ale... Co to jest to? Green Paintball Hopper? Drop Refill. Dobra, mniejsza z tym. Czekajcie, którym myśmy przyszli? Tędy, nie? Okej. Okay. Jestem, miałem, musiałem na chwilę wyjść, miałem krótką przerwę. Dobra, teraz tutaj, tak? Dobra, mamy linę. Więc może opuścimy ten dom w taki sam sposób, jak żeśmy tu weszli. To jest chyba kij golfowy, co mam, nie? Nie. Do hokeja. Hockey stick. W śmieciach nie ma nic? To wygląda jak patyk, nie? Czy to jest znowu kamień? Nie. A właśnie, a jak mam teraz na przykład ten patyk, czy mogę tym patykiem na przykład... A, widzę, że tu chyba będzie... Tak, to się chyli, czyli tu będzie noc. Czy tym patykiem mógłbym na przykład... procent, ale nie widzę, żeby to on się psuł jakoś. Potrzebuję drewna. Tym to samo, nie wiem. A tu jest chyba zombiak? O, to jest chyba ten, silne uderzenie. To jest takie coś jak pies, bym powiedział. Dobra. Tu nie widzę, żeby było wejście od tyłu. Tu też nie ma. Tu bym weszedł. Słychać gdzieś te zębiaki, ale nie widać. O, tu jest jakiś. Dobra, leży. Ale nic nie... Nic mi gościu nie dał. Więc dupa z tego. Czy tu jest jakieś wejście? Jest. Metal ball, bar, rope. Tu nie ma nic. Łopata. No dobra, no to można powiedzieć, że w jakiś sposób już żeśmy się troszkę
Mam łopatę, mam. A jednak spada ten 77, ale wolno. Ciekawe, co będzie wydawało większe obrażenia. Dużo ich tu jest. Może bym się ich pozbył z tego miasta. Kijek? Czy łopata? Sprawdźmy łopatę. Nara. Kij golfowy chyba lepszy. Przynajmniej tak mi się zdaje. Nara. Dobra, leży następny. Tu jest poczta, tu jest co? Tu nie ma nic. Flashlight. Czyli latarka. O, 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 o. Białe poncho, czyli coś. Aha, ubraliśmy białe poncho, dobra. Tu nie widzę. O, o, o. Kijek mamy drugi. Okej. Zim. Noc przyszła. Ciekawe, czy zombiaki są w nocy, są jakoś, nie wiem, bardziej. Dobra, mam butelkę wody. Co to jest to? Yellow Cup. Czyli to jest chyba to. White Parka? Quality 78. Armor plus 5%. Ale tu chyba nie było góry. Albo była? Nie, nie było. A jak sprawdzić? Jak sprawdzić ubrania, które ja mam? Inwentory? Nie. Yellow Cup. Ale to nie jest chyba to. Czekajcie, bo muszę kota wypuścić. No dobra, jestem znowu. Czekajcie. Nie wiem właśnie jak. Dobra, binoculars, czyli to są te. Właśnie, jak były statystyki z jedzeniem? 68-64. Coś tu miałem do żarcia chyba. Dobra, tu jest czekolada. To daje 37. A nawodnienia mieliśmy 63. Zobaczmy, ile to da. A ten tu jakieś 20. No niecałe 20%. Bo mieliśmy 60, ile tu było? 4, 2?
No to około 20% dało. A czekolada? No, powiedzmy też. Nie pamiętam, czekajcie, 60. Coś chyba ponad 10%. Czyli cienko, cienko. Tu mamy jeszcze metal bar, tape. A tej liny nie można zestakować? Nie. Czy ja mogę coś skraftować? Że tak się spytam. Chciałbym skraftować na przykład siekierkę. Czy jest możliwość skraftowania siekierki? Tools nie. To jest repair. Aha, to mogę podrzeć i będę miał, nie wiem, jakieś tkaniny, cloth, szmaty będę miał. Dobra. Okej. Cloth. Mógłbym zrobić jedną linę jeszcze. No, zróbmy. Bo dlaczego nie? Metal bar. Blowtorch. Aha, i kabel z tego powstaje. Cloth plus glue to daje nam taśmę. Cloth plus chemicals daje nam też taśmę. O, jeleń. Tam. A właśnie, sprawdźmy jak nasza. O, widzicie jelenia? Co tu jeszcze mamy? Mamy apple juice. Chyba jeden. Mamy flashlight. Mamy dwa cloth. Z ubrań nie mamy nic. Szkoda, że nie pokazuje ile ja mam work jeans. Bo tutaj mi nigdzie nie pokazuje po prostu co ja mam. Przepraszam. Co ja mam na sobie ubranego i ile to mi daje mniej więcej pancerza. Dobra, i lecimy dalej z craftowaniem. Tu jest co? Supplies. To nie. Aha, to jest, nie wiem, to jakby bandaż? To jest, co to jest? Explosive arrow, czyli wybuchająca strzała. Tu jest green paintball hopper. Fertilizer. Ja bym się chciał dowiedzieć, gdzie mogę zrobić coś takiego jak siekiera. Czy jeszcze nie mogę robić czegoś takiego? Jakieś biblioteczki. Tools. Metal scrap. Aha, czyli jakbym miał dwa metal scrapy połączyć z kijkiem, miałbym 100%. Czyli taka jakby naprawa. Metal scrap plus flashlight daje nam 100% tego.
Jakieś tabletki plus jakiś sok, który ma 30 coś procent. Nie, 24. Daje nam sok 100%. No dobra. Pytanie, z której strony myśmy tu weszli? Ale od tej strony chyba wchodziłem. Tu zombiaki leżą. Tam jest jeden. Jest ich tu trochę. Tu jest jeszcze jeden. To nie. Tu na pewno jest. Tu byłem. Tu jest kosz. Eviction notice. Face finds. Aha, że tak jakby ktoś, kto tu mieszkał niby w tym domu, czy coś takiego, to jest w więzieniu. Dlatego tu są pajęczyny. Wszędzie. Dobra, no, co mogę powiedzieć? Zobaczmy jeszcze, jak nasza equip. Tu jest łopata, tu jest kijek, ręce. Gdzie jest? Czekajcie. Tu nie piszę na ten. Repair. Aha, no ale nie naprawię repairem. Repair, nie naprawię. Ale to co? Nie mogę? Czemu nie mogę z ten? No dobra, mogę tu dać. I czy teraz mogę? A, teraz mogę. Dobra, za niedługo powinien być dzień. Ale dalej nie wiem. A właśnie, czekajcie, bo my mamy łopatę. Mamy łopatę, ale czy dzięki łopacie mogę coś robić? Nie wiem. Myślałem, że będę kopał jakąś ziemię albo coś. Dobra, poczekajmy na. Nie widzę, żeby mi się tu coś zbierało. Przydałby się kamyk i zobaczyć, czy dzięki łopacie mogę na przykład wydobyć kamień. O, czekajcie. Gdzie są moje binokularsy? Ale trzeba przyznać, że. Co to jest? Co jest woda, nie? To jest to jakby, nie wiem, zatopiony statek? Możemy tam się przejść jeszcze. Aha. A, no to teraz mi dało znać, że mogę pod B włączać latareczkę. To jest jakaś, znowu jakaś wyspa, czy to jest połączone? Dobra, tu mamy kamienia.
nic się z tymi kamieniami nie dzieje. Nie rozumiem tego. Może nie wiem, może trzeba mieć jakiś kilof, albo w sumie co by mogło być jeszcze innego do kamieni. Ciężko stwierdzić. Chyba, że po prostu to się tak długo wydobywa. Ale mi się wydaje, że nie. Łopata ma już 65%. 3, 4, 5 uderzeń. Dalej się nic nie stało. Nie. Mi się wydaje, że z tego to dupa będzie i tyle. Dobra, weźmy sobie... Aha, bo my mamy na dwójce ten. Dobra. Wyekwipujmy sobie nasz patyk. Nie, muszę przyznać, że troszkę dziwna ta gierka. Myślałem, że to jakaś lepiej będzie, sensowniej zrobione. Tam był gdzieś ten zatopiony statek. Ja myślę, że tu jest tak płytko, bo to tak się zdawało, jakbym szedł po tej wodzie, jak Jezus. A jednak nie. Jednak można tutaj zanurkować. Ale stamina mi dopiero teraz schodzi, czyli stamina w wodzie nie działa tak jakby. Dobra, ale widzę zombiaka. Trzeba będzie go... O! Co to jest? A ich tu jest więcej. Dobra, już nie mam chyba tych. Albo mam? Nie. Czyli trzeba będzie zmienić na patyk. Nie żyje, nie żyje. Oj, oj, oj. Nie wiedziałem, że oni tutaj przeskoczą. No i porzuciłem swoje. I zrespiłem się... A, niedaleko. Nie, to nie jest tu chyba. Zrespiłem się znowu w innym miejscu, przy latarni. No dobra, ale to było moje pierwsze podejście. Zobaczyć po prostu, o co biega w tej grze, więc jak widzicie, miałem swoje jakieś przemyślenia. Muszę przyznać tak, że... ile w ogóle wyszło? 43 minuty odcinka. No to w miarę. Z drobnymi cięciami. Co mogę powiedzieć? No, troszkę... że tak powiem, ten początkowy, którego nie widzieliście, to co robiłem, ten jak to się nazywa, ten co taki uczący mnie jak grać, no to tam po prostu było to tak, że no, było na stoliku, była siekiera, dali mi, ścinałem drzewa i wszystko było git. Tu, jak widzicie, niby jest podnoszenie na F, albo na mysz 1, albo na mysz 2. Nic nie działa. Żadne kamienie mi tutaj nie wlatują. Więc jak to się dzieje? Nie wiem. Co jeszcze do przemyśleń? No fajne jest to, że można chodzić po domach. Rzeczywiście. Ha.
chodzić po domach, sorry, bo uderzyłem w mikrofon, zbierać jakieś rzeczy. Czasem uda się znaleźć nóż, czasem jakiś kij golfowy czy coś takiego. O, jak zwykle zombiaki tu też są. Może się uda ich jakoś obejść i wejść od tej strony. Ale tu jest zombiak. Co z nim jest nie tak? Dobra, dał mi klej. Co mi z tego kleju? Jak ja mam 29... Czekajcie, czy mi teraz urosło życie, czy... On poszedł. Co to jest Fedora? Nie rozumiem tego. Mam młotek. Dobra, zobaczymy, co będzie u góry. Może się uda nie zginąć, więc... Tak jak mówię, to jest moje podejście pierwsze. A rośnie mi życie, okej, dobra. O, kruca, fuks. Latarka. Ale nie potrzebuję. Nóż. O, proszę bardzo, katanę mamy. Krzesło. Z tego, co widzę, tu nie ma nic więcej. Ciekawe, czy tu jest śmierć z upadku. A mi się wydaje, że chyba tak. Dobra, uratowałem się. Prawie na samym dole. Dobra, wykorzystajmy tą katanę jeszcze, póki jestem. Nara. Co on mi za magazynek dał? 1911 magazynek? No czego ten magazynek niby był? No dobra, ale kończę w tym miejscu. Jak widzicie, różne rzeczy można zdobyć. Noże, nie noże, jakieś katany, kije, łopaty i tak dalej, ale to wszystko trzeba eksplorować. A niestety głupich kamyków nie można podnieść. Nie wiem, jak zrobić 40-50 minut odcinka, nie wiem, jak zrobić siekierę. Zobaczmy, czy kataną mogę ściąć jakieś drzewko. To wygląda mi na jakieś cienkie. W sumie wyglądało. Bo jak podeszłem do niego, to jest trochę większe, grubsze. Ile katana ma w ogóle? 15%, Boże święty. Dobra, mniejsza z tym, tu kończę. Nie wiem, czy wrócę do tej gry, czy nie. Możliwe, że tak. Albo może będę chciał... O, jest jeszcze jeden gościu? Albo może będę chciał po prostu zobaczyć jeszcze... No chodź. Nara. O, taśmę mi dał. A skąd ty, gościu, się tu znalazłeś, jak ja tu przedtem wszystkich ubiłem? Nie wiem. Co, oni się respią? Możliwe. Ale ten się nie zrespił. Dobra, tu jeszcze były dżinsy. I tyle. Jakaś książka czy coś, nie wiem. Dobra, no tak to wygląda. Nie wiem.
Możliwe, że jeszcze wrócę, albo będę chciał oglądać w ogóle jakiś poradnik, od czego zacząć i tak dalej, bo tak jak mówię, mam problem z tym, że nie można tu na przykład podnosić kamieni i tak dalej. Do tego jeszcze jest to, że nie wiem, jak skraftować siekierę, bo niestety w samouczku mi tego nie pokazali. No i tyle. Tak wygląda moje pierwsze podejście do Unturned. I tyle ode mnie. Trzymajcie się. Cześć.